No, hej, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo gorąco oraz serdecznie. Kosmos z tej strony witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj widzimy się w challenge'u w kasie, a dokładniej w challenge'u, w którym to kostka, taka kostka mała do gry, będzie wybierać to, jak wygląda moja simka. Dawno czegoś takiego nie robiłem, a już miałem od dawna w sumie w planach zrobienia czegoś takiego, więc uznałem, że ten tydzień będzie idealny, więc od razu tłumaczyłam zasady. Jest to challenge, który podpatrzyłem, można powiedzieć, troszeczkę u Agnieszki Grzelak, gdzie ona wykonywała właśnie swój makijaż za pomocą. Mocą kostki, a właściwie to kostka Wybierała ile warstw makijażu agama na sobie, ja bo myślę, że można to W pewnym sensie fajnie przełożyć na Simsy Bo tak naprawdę ten challenge Ma dwie zasady, pierwszą zasadą jest to Że kostka wybiera nam kolejność tego W jakiej kolejności będziemy tworzyć naszą Simkę Czyli wiecie, jak najprawdopodobniej robilibyście To po prostu tak jak zawsze Wybralibyście sobie kolor skóry, później skin Z detali skóry, oczy, makijaż wło... Albo raczej oczy, włosy, makijaż i tak dalej, i tak dalej. W tym wypadku to kostka będzie wybierała to, co my powinniśmy naszej simce na początku zrobić. Kolejną rzeczą jest również to, że kostka będzie wybierać nam, którą rzecz z kolei z danej kategorii będziemy naszej simce zakładać. W tym wypadku widzicie, ja mam dosyć dużo fryzur, modów i wszystkiego, więc będziemy po prostu sobie rzucać kostką dwa razy. I numer, który nam wyleci, będzie właśnie wybrany dzięki tej kostce. Także tak to wygląda. Jestem ciekawy, co mi tutaj wyjdzie. Tutaj stworzyłem sobie taką modelkę pokazową, która będzie. Właśnie obiektem tego eksperymentu. Jeżeli też również postanowicie wykonać ten część, to pochwalić się na mojej grupie GoGany Kosmo. Chcę zobaczyć, jak wasze simki wyszły. Zobaczymy, jak wyjdzie moja. Także przejdźmy sobie na samym początku do kolejności tego, jak ja tworzę simki. W moim wypadku wygląda to tak, że na samym początku wybieram sobie kolor skóry, czyli ten tutaj. Następnie skin z detali skóry, bo oczywiście jak zapewne wiecie, gram na modach. Później wybieram sobie kolor oczu. Następnie wybieram sobie włosy. Później wybieram sobie makijaż. Później mam dodatki do twarzy, tudzież jakieś do głowy, typu właśnie rzęsy, typu. Właśnie jakieś okulary typu, właśnie jakieś kolczyki. Następnie mam górną część ubioru, później dolną część ubioru, dalej mamy buty i na samym końcu dodatki oraz imię i nazwisko także taka jest kolejność, w której bym tą simkę robił po kolei, ale oczywiście my sobie to odwrócimy za pomocą kostki, mamy 12 pozycji więc kostką będziemy rzucali raz albo dwa razy, zależy od tego ile po prostu kuleczek na kostce będzie widocznych, mam taką specjalną stronę free online dice także mamy kostkę, możemy sobie na nią kliknąć i wybrać sobie co zrobimy jako pierwsze, uwaga, uwaga boję się, boję, mamy na samym początku trójkę, czyli zaczynamy od, zaczynamy od wyboru oczu, dobra, no to w takim wypadku jak mamy do wyboru oczu, musimy sobie teraz wybrać które z kolei oczy wybierzemy? Także rzucamy sobie raz. Mamy dwójkę, czyli 20 uwaga, oczy, które 24 oczy wybieramy w Simsach. Idziemy sobie, mam nadzieję, tak dużo kolorów oczu, że uda mi się wybrać. Dobra, jak widzicie, na pewno kolor oczu i wybranie 24 nie będzie problemem, więc ja teraz idę liczyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. 24 oczy, takie szare, okej okay, wyglądają średnio, nie wiem, czy mi się podobają. W sumie nigdy ich nie użyłem na Simsach, także to może być coś interesującego. Spoko, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnej części tworzenia naszej simki, więc musimy sobie włączyć kostkę. Uwaga, co robimy jeszcze raz, zobaczymy, co nam wylosuje kostka. Także proszę bardzo, mamy trójeczkę, czyli znowu oczy, więc wylosujmy sobie jeszcze raz i dodamy ten drugi numer do trójki, więc co losujemy jako drugi mamy 5 plus 3, czyli 8. A ósme w mojej liście jest dolna część ubioru, czyli jakieś spodnie, sukienka, coś. Nie wiemy w sumie, co to może być. Także wylosujmy sobie numer dolnej części ubioru. Pierwsza e, cyferka to będzie 50, któraś. Także uwaga, 53. 53 rzecz. Dolna część ubioru, rzecz 53. Oczywiście filtruję sobie to wszystko na zawartość zmodyfikowaną. W kolumnie mam 5 rzeczy, więc idę do 53. 53 rzecz. Majty. <gryw> Okej, okay. jakoś to ubierzemy. Może Uznajemy, że to jest jakiś plażowy styl, nie mam... <laughs> no to sperancko. Nie mam żadnego pomysłu na razie. Kolor możemy sobie w sumie dobrać potem. Mamy już wybrane takie majtki. No okej, okay. to, to się już wydarzyło. Więc... Jakoś, mam nadzieję, zrobimy. Może zrobimy, nie wiem, jakiś jej strój kąpielowy czy coś. Um... <laughs> Taki jest to challenge, no cóż zrobisz, nic nie zrobisz. Co teraz będziemy robić z naszą simką? Uwaga, wybieramy sobie numer pierwszy, mamy trzy, czyli oczy, dodajemy do tego numer kolejny, czyli jeden. Cztery włosy, fajnie, że idziemy do włosów, wybierzemy sobie jakieś fajne, zobaczymy, który numer włosów. Uwaga, na samym początku mamy pięćdziesiąte, które włosy? Pięćdziesiąte, piąte włosy. Lecimy do włosów numer pięćdziesiąt Tutaj oczywiście też sobie włączę zawartość zmodyfikowaną. Niech to będą jakieś fajne włosy, proszę. Pięćdziesiąte piąte. No, ej, To nie wygląda wam powiem szczerze, tak źle. Są to fajne długie włosy zaczesane do tyłu. Kolor, oczywiście już jest tak naprawdę dowolny. Ja bym chyba zrobił jej jakiś taki blond, można powiedzieć, taki. Wygląda on na niej naprawdę fajnie i, i dobrze wydaje mi się. I w sumie tak bym to zostawił. Także idziemy do kolejnej rzeczy, zobaczymy, co kolejnego nam tutaj. Nasza kostka przygotuje. Cóż to będzie teraz? Zobaczymy. Losujemy sobie kolejną rzecz do wyboru. 4 to były włosy, i dodamy do tego 3, czyli 7. 4 plus 3 to 7, musiałem się zastanowić. Czyli mamy do wyboru górną część ubioru. Dobrze, także, którą z kolei częścią górną ubioru będzie to, co wybierzemy? Klikamy. Mamy na samym początku 50, znowu 50, uwaga, 3, 53. Dobrze, 53, górna część ubioru. Dziwnie to wygląda, jestem ciekawy, jak ta simko się skończy. Powiem Wam zupełnie szczerze, bo na razie nie wygląda to zbyt dobrze. 53, górna część ubioru. Teraz zrobimy sobie mm, taki mygrze. Zaczniemy sobie od dolnych części ubioru, tak, żeby być może tutaj. Wtedy coś fajniejszego znajdziemy. Także 53 idę liczyć. 5,40. 53 mamy tutaj. Okej. Okay. Jak to ma się ze sobą współ, współgrać? Nie wiem. Hm. Gdzie ona mogłaby się tak ubrać? Nie, nie wiem, serio, nie, nie wyszło to nam za dobrze na ten moment. Może dajmy jakieś takie cieliste tutaj i no w jej przypadku mamy znowu to. Mm -hmm. No i jak tu dobrać coś kolorystycznie? Nie wiem, tutaj zostawię chyba taki szary i tu wybiorę po prostu jakiś taki szary, ciemniejszy. No, bo szary to jest jednak taki klasyczny i wydaje mi się, że będzie to wyglądać ok, no ale nie wiem, jeszcze będę się musiał zastanowić, co z tym zrobię, że to są akurat kurde Majta, nie jakieś normalne spodnie. No dobrze, to będziemy teraz stosować kolejną część tego, jak będziemy i co będziemy robić w naszej simce. Także zobaczmy, proszę bardzo, mamy numer 1, czyli kolor skóry. W końcu wybieramy, który to będzie kolor skóry, zaraz nam kostka powie: 30. 30 35. 35. kolor skóry. Także uwaga, liczymy. 35. kolor skóry wygląda w ten sposób. No to opłacałoby się teraz przyciemnić jej włosy, jednak na, na jakieś czarne, i brwi na jakieś czarne, bo w blondzie po prostu nie wyglądało to dobrze. Jest interesująco na pewno. Fajnie wygląda. Teraz dużo lepiej ten komplet wygląda. Jako ona ma właśnie ciemniejszą skórę. Dużo lepiej to wygląda i ma to jakieś chyba bardziej, ma wrażenie, sens. No ale zobaczymy, jak będzie później. No dobrze, kolejną rzeczą, którą naszej simce wybierzemy, będzie. Uwaga, uwaga. 4 włosy już wybraliśmy, więc kolejna rzecz to jest 4 i 5, czyli 9. Dodatki do ubioru, czyli jakieś, jakaś rzecz dodatków. Tu możemy, wydaje mi się, wybrać dwie rzeczy, żeby jakoś to fajnie wyglądało. Może jakoś zasłonimy i ten ubiór. Także wybierzmy sobie dwie. Pierwsza rzecz będzie ona mieć numer 60. Szósty. Mamy dodatki do ubioru. No i szukamy 66. Rzeczy. Okej, okay, tutaj mamy 65. 66. Nie jest źle. Na szczęście, powiem Wam zupełnie szczerze, bo mogło być dużo gorzej. Na przykład, mogła mieć jakąś ruszę. Czy nie wiem, co to albo pistolet. Także nie jest dobrze. że jest to chociaż jakaś bransoletka? Wybierzmy sobie teraz jakąś drugą rzecz. Uwaga, mamy numerek 60. znowu. I dalej czwarty. Także lecimy sobie teraz od dołu, zobaczymy, co w tym przypadku się nam znajdzie. Tutaj mamy 64. No, i zaczyna to mieć jakiś sens. Nie, nie, nie skazało mnie to jakoś bardzo mocno, mam wrażenie. Także na szczęście, słuchajcie, na szczęście się udało, bo byłoby słabo, gdyby wyszło na przykład mi jakiś taki tasak, to byłaby jakaś, nie wiem, na Halloween pani strasząca nas wtedy. No dobrze, co teraz wybierzemy naszej pani? Nie wiem, mieliśmy już duże, czy teraz by się opłacało wziąć jakiś makijaż albo najlepiej skin z detali skóry, także losujmy. Dwa, jest! Dobrze, czyli mamy skin z detali skóry i zobaczmy, który numer tego skina z detali skóry, bo to też jest dosyć ważne. 40, uwaga, boję się. Miejmy nadzieję, że będzie to coś dobrego. 44, jestem ciekawy, czy w ogóle chociaż mam tyle skinów z detali skóry. Tutaj będzie troszeczkę więcej liczenia, bo nie wszystko, co tutaj mam, jest skinami. Także dajcie mi sekundę. 44 skin. 42, 43, uwaga, 44 no dobra, nie jest źle, mam wrażenie, że zmniejszyło je trochę oczy. O, jak ten ciemniejszy damy, to wygląda on naprawdę spoko według mnie. Co prawda jest to taki pomarańczowy odcień, ale wygląda na dużo lepiej z twarzy, także jestem dosyć, powiem wam zupełnie szczerze, zadowolony, naprawdę. Zostało nam do wyboru tylko makijaż, datki do twarzy, imię, nazwisko i buty. No z tym strojem, no to ja nie wiem jak to ma wyglądać, ale okej. Okay. No dobrze, losujemy. Uwaga, uwaga... 5, ok, czyli mamy makijaż teraz. Ale pamiętajcie, że w makijażu mamy podkategorie. Wejdźmy sobie na chwilę do gry. W makijażu mamy takie podkategorie jak oczy, eyeliner, policzki i wargi. I na to wszystko będziemy musieli wybrać numer. Tak, zacznijmy sobie od czegoś na oczy. Numer rzeczy, którą nałożymy na oczy naszej Simki, to uwaga, mamy 1, czyli 10. I dalej 12 rzeczy. 12. Ok, liczymy. 5, 10, 11, 12. Oh. Ok, Okej, ok, dobra, nie wydaje mi się, że będzie można tu coś nawet nie najgorszego wybrać. Hmm co to dobrze wygląda? Jakiś taki chyba ciemniejszy kolor, fajnie, on koresponduje nawet z włosami, więc nie jest tak źle. Przejdźmy do eyelinera. Eyeliner może dużo uratować, nawet tego cienia na powiekach, które ona ma, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Uwaga, numer eyelinera, który wybierzemy. 40 eyeliner, eyeliner pierwszy, 41, dobra. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 41. Okej, okay, jest dobrze, jest naprawdę dobrze, jestem zadowolony.

Ładnie, taki glow, niby czy coś, można powiedzieć. Bo no, nie uznaję, że tamto to było, słuchajcie na płyczki, bo to były jakieś takie kropki. Troszeczkę się tutaj yy, zjada, jak widzicie, z eyelinerem są takie piksele, tudzież z tym czymś, co ma na oczach, ale no nie jest tak aż tragicznie źle. Przejdźmy do tego, co nałożymy jej na usta. Przechodzimy do tego, co nakładamy naszej simce na usta. Mamy 20, uwaga, 2, 22. Liczymy 5, 10, 15, 22. Uh, to może mieć fajny efekt, jak damy w jakimś. Ło, wow, ładnie wygląda. To, o, to nawet, nie, chyba tam to mi się bardziej podobało. Tak, to wygląda bardzo fajnie, tam mi się bardzo podoba. No, ładna dziewczyna z niej wyszła, nie powiem, że nie. Makijaż mamy zrobiony. Przechodzimy teraz, zostały nam cztery rzeczy, tak jak w sumie trzy dodatki do twarzy, buty oraz imię i nazwisko. Także zobaczymy, co nam się wyświetli. Jeden, dodać ile. Dodać 5, to jest 6. Dodatki do twarzy, idealnie. Który dodatek do twarzy, co dodamy tam w naszej simce? Aż się boję. Uwaga, 40, 41. 41, ok. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tego jakby nie będę chyba liczył, no bo to są jakieś rzadki do włosów, więc zacznijmy od tego miejsca. 35, tutaj też są datki do włosów. 41. Okej, okay. kolczyk taki. Fajnie. Dziwnie trochę wygląda na niej, ale mogło być gorzej, prawda? Mogło być naprawdę gorzej. Dalej mamy but albo imię i nazwisko, także niech będzie każda liczba parzysta, która się wyświetli butami, a imię i nazwisko, każda liczba nieparzysta. Po prostu tak to zrobimy. Więc mamy trójkę nieparzystą, imię i nazwisko, ile razy będziemy musieli losować. 36 razy, 36 razy, imię i nazwisko. Okej, okay, super. Powodzenia w losowaniu dla mnie. 36. Charlie, okej. Okay. I 36 nazwisko. 32, 33, 34, 35, 36. Charlie Allender, okej. Okay. Jest dobrze. Mogą być. Coś gorszego, oczywiście, o jest daleka wygląda ona dziwnie z tym, z tym rozświetleniem takim. No i na końcu zostają nam do wyboru buty, także teraz wybierzmy sobie tak naprawdę tylko i wyłącznie numer tych butów, które wybierzemy. Uwaga, mamy numer 50 i ile? 56? Akurat nie mam zbyt pięknych butów w mojej kolekcji i troszeczkę mnie to martwi, ale okej, okay, 56, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Mhm, mm no dobra, niech zostaną jakieś takie, może szare, gdyby tak naprawdę nie to, moi kochani, że mam tutaj te spodnie, w sensie te majty, które ona ma na sobie, to byłoby to naprawdę bardzo fajna simka, ja oczywiście zapiszę sobie ją w takim stanie, ale ja osobiście wybrałbym jej nawet takie dresy i już byłaby mega, mega cool, także wyszło nam dosyć okej, okay. jestem zdziwiony, gdyby nie ten rozświetlacz, który tutaj ma... To byłoby, myślę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze spróbuję, o, nawet go troszeczkę zaciemnić jeszcze można, jak widzicie. To jest chyba najciemniejsza wersja. I to wygląda już dużo lepiej. Co o naszej Charlie? Możecie napisać w komentarzu. Zachęcam was oczywiście do zrobienia takiego challenge'u samemu, bo naprawdę ja lubię się bawić w takie rzeczy, nie wiem dlaczego, a to jest challenge zapoczony o taki grzelak, ale wymyślony i przełożony na Simsy jakby przeze mnie. Także zachęcam was, wrzućcie do nas na grupę to Gałgany Kosmo, macie link w opisie. I cóż, dziękuję wszystkim bardzo nie Mam nadzieję, że ten odcinek wam się, spodobał. Widzimy się moi kochani w kolejnym odcinku. Do zobaczenia do następnego i pa. Oczywiście wszystkie mody do tej simki macie w komentarzu niżej, jeżeli uda mi się je znaleźć na czas wyjścia tego odcinka, to dzisiaj, a jeżeli nie, to w przyszłości. Także dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. Do następnego i pa, pa. Cześć!